Siemano, wrzutka dla tych, którzy mnie subskrybują i są zaciekawieni, co ja tam teraz będę dalej robił. Jedziemy z koksem. Będą różne stawki głupie i tak dalej. Nie mam co robić, to się bawię, nie? To teraz patrzcie na to. Jest kondycja, nie? Ale co, to patrzcie teraz. Co? Nieźle, nie? Siemano mordeczki, mam teraz mnóstwo czasu, dlatego nagrywam takie filmy z dupy. Tak, żeby utrzymać kontakt. Słuchajcie, dla tych, co mnie subskrybują i na pewno są ciekawi, co tam się dzieje, kiedy zaczynam dalej budowę. Nie zaczynam, tylko kontynuuję budowę. Trzeba po prostu się wziąć za robotę. Słuchajcie, jak się pracuje tutaj w Niemczech, 1100 km mam do Malborka. No to jest masakra, nie? To tak się nie da gdzieś tam na weekend sobie wyskoczyć i coś zrobić. Żeby to było gdzieś koło Berlina na przykład, czy coś takiego, to bym miał, nie wiem, ze 6 godzin dojazdu. To by na pewno było inaczej. Ale no niestety, z Kolonii to jest katastrofa. No i taka decyzja zapadła po prostu, żeby się zwolnić, nie? Pogadałem z szefem. Szef mnie zwolnił. I co? I złożyłem papiery do Urzędu Pracy. Czekamy na odpowiedź teraz. Ogólnie dostałem info, że od 1 listopada dopiero, że będę mógł jechać do Polski. No ale to też chodzi o to, że muszę dostać ten papier, który trzeba do Polskiego Urzędu Pracy przekazać. O przeniesienie zasiłku dla bezrobotnych. Niemieckiego zasiłku przeniesienie do Polski. Wtedy w Polsce trzeba się zarejestrować jako poszukujący pracy. No i Niemcy płacą, nie? I wtedy pojadę sobie do Polski i będę poszukiwał pracy i w międzyczasie ciągnął budowę. No myślę, że to jest taki jedyny, najrozsądniejszy pomysł, żeby tą budowę skończyć. No bo tak to wszystko stoi. Mam już kupione ocieplenie, chciałbym to zacząć już działać. A nie chciałbym, żeby dom teraz na zimę został taki niezamknięty. Fajnie w kożuszek go włożę i będzie ok, nie? Ubiorę go w kożuszek, przepraszam. I tak to się dzieje właśnie. Tam na pewno parę osób mnie ogląda, nie wszyscy, bo jedna pani mi napisała, że kiedyś tam rok temu mnie zasubskrybowała, ale zapomniała w ogóle, że taki kanał jest. No cóż, tak to bywa, nie? Ale dla tych ludzi, którzy są ciekawi, no to taki film właśnie dodaję, żebyście wiedzieli, na czym stoicie. Mam nadzieję, że kogoś to zainteresuje. Ten poprzedni też taki był z nudów, bo teraz siedzę, odpoczywam. Powiem wam szczerze, że taki odpoczynek to się bardzo przydaje. Jak tak człowiek cały czas zapierdzielał na tą drugą, trzecią godzinę rano wstawał. Teraz ostatnio to w ogóle na nocki robiłem. Człowiek zmęczony jednak. A tak się można wylajtować. Trochę z dziewczynami poprzebywać, wiadomo. I zadowolone dziewczyny. Bo tata i mąż w domu. Każdy powinien sobie zrobić taką pauzę. Odpocząć trochę. Takie będę wrzucał wstaweczki różne. Ale nie za długie, żeby nie było za nudno. A oglądaliście film Dzieci Kukurydzy? Jest taki film w ogóle? O, pan Zdzisław poruszył ostatnio temacik uchodźców. Oglądałem filmik, pozdrawiam pana Zdzisława. I patrzcie, co ja odkryłem. Właśnie mi się wydaje, że ci uchodźcy, jak przyjechali na początku i nie było dla nich zakwaterowania, tylu ich przyjechało, to oni chyba tutaj mieli takie pobudowane domy.
na to tylko była, tak mi się wydaje, że na to była zarzucona jeszcze jakaś płachta i się mieszkało, nie? Jakaś nagrzewnica może spalinowa. Nie wiem. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Dajcie znać w komentarzach, czy moja teoria jest słuszna. W każdym razie daje do myślenia, nie? Ale motyw, ktoś zapomniał wózka sklepowego. Wiecie, co mnie martwi? Że idzie zima i nie wiadomo, czy ja zdążę to zrobić, to ocieplenie w domu. A to trzeba zrobić, bo jak będzie dom ocieplony, to będzie można w środku robić dosłownie wszystko. A bez tego ocieplenia będzie lipa. Zobaczymy, jak to będzie. Ile obstawiacie, ile razy się podniosę na drążku? Zaraz zobaczymy. Co, w szoku, nie? Ale jest kondycja. Idę do domu, bo już późno. 17 godzina. Zaraz malutką trzeba będzie kąpać za godzinę. Chorutka ostatnio się przeziębiła. Gile z nosa lecą. Niedobrze. Przeszkadza to w spaniu, dzieciątku. Ogólnie co? Dzięki, że mnie subskrybujecie, a tym, co mnie nie subskrybują, to żeby wam czasem do głowy nie przyszło mnie zasubskrybować. No. Na razie, trzymajcie się.